Cześć! W dzisiejszym filmiku dowiesz się, jak łączyć ze sobą kolor czerwony i fioletowy, połączenie, które może wyglądać bardzo, bardzo ciekawie, ale które jest niezwykle rzadko spotykane u nas na polskich ulicach. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak łączyć te kolory i jakim sposobem je łączyć, aby wyglądało to dobrze, to obejrzyj ten filmik do końca. Nazywam się Joanna Szwajkos, jestem osobistą stylistką i kolorystką. Mówię to, jeżeli jesteś tu ze mną pierwszy raz. Dzisiaj kolejny filmik z serii Zakochaj się w kolorach, jak łączyć kolory. I dzisiaj omówię dla Was czerwień i fiolet. Dość nieoczywiste połączenie, ale może wyglądać naprawdę ciekawie, szczególnie dla różnych typów kolorystycznych, takich jak na przykład ciepła jesień, czy na przykład ciemna zima, w zależności oczywiście jakie te kolory mają walor, czy też chromatyczność i temperaturę. Ale przejdźmy sobie do rzeczy. Oczywiście zaczynam od tego, jak w ogóle powinno się łączyć kolory. Kolory powinny się łączyć albo walorem, albo chromatycznością, albo temperaturą. Są to atrybuty kolorów, które są takimi jakby nitkami, które albo naciągamy, albo przerywamy w sytuacji łączenia dwóch czy też trzech kolorów. Dzisiaj akurat zrobimy sobie to na przykładzie czerwieni i fioletu. Zobaczcie sobie tutaj. W lewym górnym rogu, tutaj gdzie pokazuję, macie połączenie tego koloru walorem. Są to kolory, które zarówno czerwień, jak i fiolet są na tym samym poziomie waloru. Tutaj macie połączenie chromatycznością, ponieważ oba te kolory są bardzo czyste. A tutaj macie połączenie temperaturą, ponieważ zarówno ta czerwień, jak i ten fiolet są bardzo chłodne. I teraz pokażę Wam trzy przykłady, gdzie mamy zawsze dwie połączone nitki i jedną nitkę zerwaną. Tutaj mamy połączenie temperaturą. Zarówno czerwień, jak i fiolet są chłodne. Połączenie chromatycznością. Są oba te kolory, nie są bardzo czyste, ale są czystsze. Ale mamy różnicę waloru, ponieważ mimo wszystko ta czerwień wydaje nam się ciemniejsza niż ten fiolet. Kolejne połączenie. Połączenie temperaturą, ponieważ mamy taką samą temperaturę. Mamy połączenie walorem, ponieważ oba te kolory są ciemniejsze, ale mamy różnicę chromatyczności. I kolejne połączenie. Mamy połączenie chromatycznością, ponieważ oba te kolory są bardziej czyste. Mamy połączenie walorem, ponieważ są na tym samym poziomie jasności, ale mamy różnicę temperatury, bo ta czerwień jest o wiele cieplejsza niż tutaj ten fiolet. Ten fiolet wręcz na niektórych komputerach może Wam się wydawać wręcz niebieski. Przejdźmy sobie do przykładowych stylizacji. Zobaczcie, po lewej stronie stylizacja, którą jak zobaczyłam, to stwierdziłam, że jest po prostu niesamowita. Ta dziewczyna świetnie połączyła fiolet z czerwienią. Mamy tutaj połączenie temperaturą, bo oba te odcienie są chłodniejsze, ale mamy różnicę i chromatyczności, i różnicę waloru, z tym, że właśnie ta różnica, jeżeli chodzi o walor, została lekko ta nitka walorowa naciągnięta, a nie całkowicie zerwana, jak zostało to zrobione z chromatycznością. No i stylizacja środkowa. Dla mnie w ogóle szok, bo jest to stylizacja Victoria Beckham, która została wzięta prosto z pokazu mody i dla mnie jest to stylizacja bardzo, bardzo zła. Nie podoba mi się ona w ogóle, dlatego że mamy i różnicę chromatyczności, i różnicę waloru, i różnicę temperatury. Te dwa kolory, ta fiolet i czerwień tutaj, one się po prostu niczym nie łączą, nie ma nic. Ani poziom jasności nie jest taki sam, ani poziom czystości tych kolorów, ani temperatura. To wszystko się różni i te dwa kolory moim zdaniem akurat tutaj bardzo się ze sobą gryzą i nie pasują do siebie. No i zdjęcie po prawej stronie, zdjęcie trzecie, gdzie mamy połączenie temperaturą, ponieważ tutaj te kolory są cieplejsze, ale mamy różnicę chromatyczności, ale ta różnica jest tylko naciągnięta i tak samo z walorem. Różnica jest tylko naciągnięta. Żadna nitka pomiędzy ani chromatycznością, ani walorem nie została zerwana, dlatego uważam, że ta stylizacja jest ciekawa, ale nie jest już ona tak ciekawa, jak stylizacja pierwsza po lewej stronie. No i kolejne trzy stylizacje.
stylizacja po lewej stronie, gdzie mamy połączenie temperaturą. Tutaj można by się z tym troszeczkę pokłócić, ponieważ ten płaszcz jest troszeczkę chłodniejszy od tego golfu i spodni, ale mimo wszystko mamy tutaj połączenie temperaturą, ale mamy różnicę i chromatyczności, i różnicę waloru. I powiem Wam, że ta stylizacja mi się podoba, mimo tego, że ta czerwień wysuwa się na pierwszy plan. Ale podoba mi się też dlatego, że została tutaj dołożona biel w postaci butów i w postaci torebki, która tak jakby uspokaja tą bardzo mocno aktywną czerwień. Stylizacja środkowa, gdzie mamy połączenie temperaturą, oba te kolory są chłodniejsze, ale mamy różnicę chromatyczności, jednak różnica ta nitka pomiędzy chromatycznością została tylko naciągnięta, nie została zerwana. No i mamy różnicę waloru, ponieważ ten fiolet jest dużo, dużo, dużo jaśniejszy niż ta czerwień. No i po prawej stronie pojawia się znowu Victoria Beckham. Uważam, że tu już ta stylizacja jest o wiele, wiele ciekawsza, ponieważ tutaj te kolory wbrew pozorom mają coś wspólnego i jest to na przykład walor, ponieważ zarówno ta czerwień, jak i ten fiolet są na podobnym poziomie jasności. Pojawia się jednak różnica temperatury, ponieważ ten fiolet jest chłodniejszy, i różnica chromatyczności. Ten fiolet jest bardziej czysty. Jednak ta różnica chromatyczności, uważam, że ta nitka nie została do końca zerwana, tylko po prostu mocno naciągnięta, i ta stylizacja ma w sobie po prostu coś, co łączy te dwa kolory ze sobą. No i ostatnie trzy stylizacje. Stylizacja po lewej stronie, gdzie mamy zarówno różnicę temperatury, różnicę waloru i różnicę chromatyczności. I moim zdaniem połączenie tych kolorów nie jest dobre. Za bardzo to wszystko tutaj jest naciągnięte. Te kolory się odrobinę ze sobą gryzą. Jednak i tak jest to połączenie lepsze niż to, co widzieliśmy te pierwsze Victoria Beckham, gdzie te kolory też niczym do siebie nie pasowały. Ponieważ tutaj ta różnica waloru nie została całkowicie jakby zerwana, tylko te nitki są po prostu ponaciągane. Zarówno od temperatury, od waloru i od chromatyczności. Więc coś tam jednak w tych kolorach jest minimalnie, co do siebie pasuje, ale nadal uważam, że ta stylizacja jest kiepska. Stylizacja środkowa, która akurat mi się bardzo spodobała, bo takie dosyć nieoczywiste połączenie, czyli połączenie temperaturą chłodnych kolorów, czyli chłodnej czerwieni i chłodnego fioletu, gdzie mamy różnicę waloru, ale tutaj też ta różnica, ta nitka nie została zerwana, tylko naciągnięta, i różnicę chromatyczności, no gdzie jest już bardziej naciągnięta ta nitka, ale nadal nie do końca jest ona zerwana. Dlatego ta stylizacja jest właśnie ciekawa, tym bardziej, że bardzo rzadko spotyka się połączenie chłodnej czerwieni i chłodnego fioletu. Częściej spotkamy połączenie ciepłej czerwieni i ciepłego fioletu. No i ostatnia stylizacja, gdzie mamy różnicę wszystkiego tak naprawdę, zarówno chromatyczności, waloru, jak i temperatury. Jednak mimo wszystko nadal uważam, że ta stylizacja jest również o wiele, wiele lepsza niż stylizacja Victoria Beckham, którą widziałyście na pierwszym slajdzie ze stylizacjami. Ponieważ tutaj tak samo te nitki nie zostały całkowicie zerwane we wszystkich przypadkach, tylko po prostu mocno ponaciągane. No, ta stylizacja można powiedzieć, że ma coś w sobie, ale nadal nie uważam, że ona jest poprawna, ponieważ moim zdaniem tych różnic w tych kolorach po prostu jest zbyt dużo. Jeżeli chodzi o połączenia czerwieni i fioletu, zachęcam Was do eksperymentowania z tymi dwoma kolorami, ponieważ naprawdę może ta stylizacja i połączenie tych kolorów wyglądać ciekawiej i inaczej, ze względu na to, że takich połączeń w ogóle na ulicach spotyka się bardzo mało, szczególnie dlatego, że my Polki często idziemy w klasykę, czyli beże, szarości, brązy i czerń, a połączenie czerwieni i fioletu jest bardzo nieoczywiste. Dlatego zachęcam Cię do eksperymentów. Dziękuję Ci bardzo, że byłaś dzisiaj znowu ze mną. Zapraszam oczywiście na moją stronę internetową www.pięknaistylowa.pl oraz na mój Instagram pięknaistylowa. Jeżeli podoba Ci się mój kanał, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Dostaniesz za każdym razem powiadomienie,
kiedy pojawi się mój nowy filmik, a dodaję filmiki systematycznie z różnymi kolorami, ale także pojawiają się różne inne tematy. Mam nadzieję, że do zobaczenia.